Proszę, to imię, którego nie słyszałem już od jakiegoś czasu. Na bogów, minęły lata, od kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem. Podejrzewam, że wciąż można znaleźć go w Miden, ale nie sprawdzałem tego. Zamierzasz go odwiedzić? Przekaż mu ode mnie pozdrowienia, dobrze? Pod Akademią. Nie jest to zbyt przyjazne miejsce, więc jeśli postanowisz tam zejść, to uważaj na siebie. Mój alembik. Potrzebuję go do badań i nie mogę go znaleźć. Oczywiście mogę podzielić się częścią swojej wiedzy. Cóż, chyba nie miałby nic przeciwko temu. Rozumiesz? To działo się przed moimi czasami. Tylko słyszałem te opowieści, tak jak wszyscy. Był błyskotliwym uczniem, wielkim czarodziejem. Korzystał z magii. Musisz stąd wyjść! Musisz stąd... Istnieje niewiele miejsc, gdzie można uprawiać mój zawód bez strachu przed prześladowaniami. Nauczę cię części tego, co sam umiem, ale zachowaj ostrożność. Do następnego razu.
twoja wytrwałość doprowadzi cię jedynie do zawodu. Wciąż nalegasz. Dobrze, możesz wejść. Jestem celem twoich poszukiwań. Próżny twój trud już się zaczęło. Ale ci, którzy cię wysłali, nie powiedzieli ci, czego szukają. Czego ty szukasz? Istotnie, więc przybywasz tutaj, chociaż nie wiesz dlaczego. Podobnie jak inni przed tobą, ślepo podążasz ścieżką w kierunku własnego zniszczenia. Talmorczyk również tu przybył w poszukiwaniu odpowiedzi, nie przypuszczając, że przyniosą mu one zgubę. Twoja ścieżka prowadzi za nim, ale przybędziesz za późno. Ten, który zwie się Ankano, poszukuje informacji na temat oka, ale odkryje coś zupełnie innego. Z czasem wasze drogi skrzyżują się, ale najpierw musisz dowiedzieć się, czego potrzebujesz. Ty oraz ci, którym pomagasz, chcą wiedzieć więcej na temat oka Magnusa. Chcesz zapobiec katastrofie, o której jeszcze nie wiesz. By spojrzeć przez oko Magnusa i nie oślepnąć, potrzebujesz jego laski. Wydarzenia zmierzają szybko w stronę nieuchronnego końca, więc musisz działać bezzwłocznie. Zanieś tę wiedzę swojemu arcymagowi. To żaden sekret, że Naprawdę? A jaką? Przepraszam, co takiego? Cóż, bardzo chciałbym mieć tak potężną laskę, ale nie jestem pewien, czy komukolwiek z nas jest ona potrzebna. Skąd to wiesz? Naprawdę? I wyraźnie wspomniał o lasce Magnusa? Ja jestem pod wrażeniem twojej inicjatywy. Rzecz jasna, ktoś będzie musiał pójść tym tropem. Twoje podejście robi wrażenie. Oby tak dalej, a dobrze na tym wyjdziesz. Coś tak specyficznego i starożytnego jak laska Magnusa. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek uda nam się odnaleźć coś takiego. Wydaje mi się, że Mirabel wspomniała o lasce jakoś ostatnio. Może sprawdzisz, czy uda ci się czegoś od niej dowiedzieć. Jestem zadowolony z twoich postępów. Masz większe umiejętności niż byle uczeń. Brawo! Ten diadem był dla mnie kiedyś bezcenny. Mam nadzieję, że teraz tobie będzie służył.
masz tu jest? Dobrze, o co chodzi? Czego ci potrzeba? Dobra, rozumiem. Wciąż mnie potrzebujesz? Ruszamy? Czekam tylko na rozkaz. W takim razie będę tutaj. Proszę, nie zawr... Cóż... To dopiero dziwne pytanie. Dlaczego w ogóle pytasz o coś takiego? Rozumiem. Cóż, chyba rzeczywiście o tym wspomniałam. Choć nie jestem pewna, co on chciałby, żebym ci powiedziała. Napomknęłam mu o tym kilka miesięcy temu, gdy synod pojawił się tutaj szukając jej. Wyglądali, jakby sądzili, że trzymamy ją w którejś szafie. To magowie z Cyrodiil. Od kilkuset lat wydaje im się, że... W moim rozumieniu próbują jedynie narobić dużo szumu, chcąc zyskać sobie przychylność cesarza. Wiele polityki, niewiele magii. Zaskoczyło mnie, gdy zobaczyłam ich na naszym progu. Wydawali się życzliwi, ale ich sposób zadawania pytań wywołał u mnie... niepokój. Stało się jasne, że próbują gromadzić potężne artefakty i umocnić swoją pozycję. Nikt tu z obecnych nie wie. Synod wydaje się być przekonany, że można ją znaleźć gdzieś w Skyrim. Wypytywali na temat ruin Mzulft, ale tylko tyle pamiętam. Brzmiało, jakby tam właśnie zmierzali, choć nie mówili nikomu po co. Podejrzewam, że jeśli zamierzasz szukać laski, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że spotkasz ich w Mzulft. Tylko nie oczekuj od nich współpracy. Ruszamy? Jak sobie życzysz, Tanie.
Osłaniam cię. Czym mogę służyć, mój tanie? Prowadź.